Cześć. Każdy z nas pewnie zna takiego kolegę, który śmieje się dopiero 10 minut po opowiedzeniu mu dowcipu. Dlaczego o tym mówię? Bo za mną stoi samochód, który postąpił podobnie. 10 lat temu BMW opowiedział dowcip o X6. Śmieszny zresztą. Śmieli się wszyscy. Prócz Audi. 10 lat ciszy. Aż tu wreszcie. Ha, 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 ha. Kłuło się. Kiedyś miałem okres totalnej fascynacji Audi. Nie mówię o fantastycznym RS7 czy uzależniającym TTRS, tylko o Audi 80. Potem było parę innych fajnych generacji samochodów, aż zaczęła się era klonów. A4 wyglądała jak A6, A6 jak A8 i tak dalej. Nawet Q7, choć w wersji SQ7 uznałem ten samochód za najlepsze auto 2017 roku w swoim podsumowaniu na Zachar Off, to jednak Q7 wygląda trochę jak przerośnięte kombi. Czego można było się więc spodziewać po Q8? Przerośniętego kombi z zbyt małym bagażnikiem? Spodziewałem się najgorszego, ale zobaczyłem to. Teraz tak stoję i boję się zajrzeć do środka, aby nie popsuć dobrego wrażenia, bo coś przeczuwam, że w środku znajdę to, czego nie polubiłem w Audi A6 i Audi A8. Więc pozostańmy jeszcze przez chwilę na zewnątrz. Audi Q8 również oparto o platformę MLB Evo. Dzieli więc sporo rozwiązań technicznych z Q7, ale też z Cayennem, Touaregiem, Bentaygą czy nawet Urusem, do którego zresztą jest chętnie porównywany. Czy możemy go określić jako takie bardziej sportowe Q7? No może, ale byłoby to krzywdzące. Bo Q8 w niczym nie przypomina Q7 z wyglądu. Zresztą nie przypomina żadnego innego SUV-a tej marki. Jako flagowy SUV, w końcu cyfra 8 w nazwie zobowiązuje, wyznacza kompletnie nowe kierunki rozwoju stylistycznego tej marki. Najpoważniejszą zmianą jest kształt grilla. Do tej pory single frame zawsze wiązał się z poziomymi żebrami, ewentualnie z siatką w kształcie plastra miodu, jeśli mówimy o RS-ach. W Q8 mamy w tym miejscu kratę. I jak mówi Audi, to zapowiedź stylu wszystkich przyszłych SUV tej marki. W niedawno zaprezentowanym e-tronie zobaczycie ten sam trend. Światła nawiązują do modeli nowej generacji A8, A6 i A7. Całe nadwozie narysowano bardzo muskularnie, jak na SUV-a coupe przystało, ale oczywiście w tych samochodach najwięcej emocji wzbudzają kształty tylnej części nadwozia. Jak na SUV-a przypominającego coupe, Audi Q8 nie jest aż tak bardzo ekstremalny jak konkurencja. Tutaj z tyłu mamy relatywnie duże okna. Linia dachu również nie opada aż tak bardzo mocno jak w X6 czy GLE coupe. Jeśli chodzi o rozmiary, to w porównaniu do Q7 ten samochód jest odrobinę krótszy, około 6 cm, odrobinę też niższy, około 3 cm. Ale pamiętajcie, Q7 to potężny samochód, więc nawet po takim delikatnym zmniejszeniu to wciąż jest prawie 5-metrowy kolos. Wielkość może tak bardzo się nie zmieniła, ale zmieniły się proporcje, bo to auto jest od Q7 o 27 mm szersze, dzięki czemu wygląda bardziej jako odważny koncept niż jak auto seryjne, szczególnie na tych 22-calowych kołach. Efekt tych zmian jest moim zdaniem fantastyczny. Wiem, że nie każdy musi podzielać moją opinię, ale ten samochód dla mnie wygląda fantastycznie. Nawet w tym kolorze, który nieszczególnie rzuca się w oczy, ale mamy tu równie czarne dodatki, czarne relingi, czarne felgi, czarne zderzaki, opcjonalnie lakierowane. Nie przesłyszeliście się. Audi każe sobie dopłacić 3000 zł za lakierowanie zderzaków. Kiedy dowiedziałem się o tym, to nerwowo sprawdziłem w konfiguratorze, czy zderzaki w ogóle są w standardzie. Są, ale czy ktoś chciałby mieć Audi Q8 z plastikowymi zderzakami? No nikt. Dlaczego więc to jest opcja? Nie wiem. No dobra, przejdźmy teraz do wnętrza i od razu niespodziankę. Otwierając drzwi, które niemiecki producent daje w standardzie, widzimy, że są one bezramkowe. Jak dla mnie, to jest atrybut samochodów, które są no co najmniej o pół metra niższe, więc widzieć coś takiego w SUV-ie, w wielkim SUV-ie, to jest dla mnie zaskoczenie, ale takie przyjemne zaskoczenie. W środku nie znajdziemy nic z Q7. To dlatego, że poprzedni flagowy SUV powstał już 3 lata temu, a teraz we wnętrzach Audi króluje przecież bezwzględny minimalizm. No właśnie, znany z A8 i A6. Zamiast przycisków mamy więc ekrany dotykowe. Opis wnętrza Audi Q8 moim zdaniem powinienem zacząć od odesłania do testu Audi
A8, dlatego że tu kierowcy otaczają te same ekrany z tymi samymi funkcjami i z tymi samymi przyciskami fizycznymi, które tutaj jeszcze się ostały. Więc na tym nie będziemy się skupiać. Powiem tylko, że to już widzieliśmy i w A6, i w A7, i no właśnie wspomnianym A8. Ja tutaj się skupię bardziej na wymiarze praktycznym i na wykończeniu, a więc zacznijmy może od właśnie schowków. Tu mamy miejsce na kubeczki, a właściwie jak widać na kubeczek, jest tu wyjście 12 V. Mamy też całkiem spore kieszenie w drzwiach i to jest chyba najbardziej praktyczny fragment. Natomiast pod podłokietnikiem, szczerze mówiąc, mamy miejsce no, tylko na to, żeby tutaj wrzucić kluczyk, ewentualnie jakieś drobne i naładować telefon. To jest bardzo płaski schowek, tutaj nic ciekawego tak naprawdę nie schowamy. Przed pasażerem ładnie wykończony schowek, nawet tutaj chyba mamy tutaj chyba nawet, tak, długopis Audi, proszę bardzo. I no tutaj coś tam możemy schować i w zasadzie tyle. Nad głową nie mamy miejsca na okulary. Więc lista schowków właśnie nam się wyczerpała. A jeśli chodzi o wykończenie, to mamy tu miękkie tworzywo aż pod samą szybę. Tutaj również nad daszkiem widać, że to pięknie pracuje. Tu wszystko jest dobrze wykonane. Tu również jest miękko, pięknie wykończone, również pod lewym łokciem. Jest dosyć miękko, nie jest źle, powiedziałbym, chociaż myślę, że pod prawym jest znacznie lepiej, więc siedzimy wygodnie, nie ma problemu. Tu, gdzie się da, akurat w tym wykończeniu mamy, jak widać, metal, to wszystko jest chłodne w dotyku, więc to jest wszystko prawdziwe. Tutaj już plastiki są niestety zupełnie twarde, czyli mniej więcej od tego poziomu w dół już tu, chociaż tu jeszcze jest pas. Tak, tu jest jeszcze pas tworzywa, które delikatnie pod palcem się ugina. Jeśli chodzi o spasowanie drzwi, no to posłuchajcie. Nic, może spróbuję z tamtej strony. Nic, kompletnie nic. Możemy tu też spróbować poruszać. No to akurat, może przesadzam z tym akurat, ale tu... Tu widzę dosyć dużą amplitudę, ale nie hałasuje. Tu też duża amplituda i coś tam się dzieje. Więc da się znaleźć parę plastików, które rzeczywiście pracują, ale generalnie nie jest łatwo znaleźć miejsce, które wywołuje jakiekolwiek hałasy. Więc od strony jakości, no myślę, że tutaj nikt narzekać nie powinien. O strony praktycznej, no wolałbym mieć przynajmniej ten jeden schowek pod łokciem nieco bardziej pojemny, a od strony tego, co widzę naokoło, czyli tych niezliczonych ekranów, no cóż, każdy ma własną opinię. I teraz zła wiadomość dla miłośników analogowych zegarów. Czy znacie kogoś, kto chciałby mieć w Audi Q8 analogowe, klasyczne zegary? No myślę, że nie jeden by chciał. Dlaczego więc w Audi Q8 w odróżnieniu od Q7 ten akurat gadżet, czyli Audi Virtual Cockpit, jest w standardzie? Nie wiem. Plus dla Audi, że przynajmniej przyciskanie wirtualnych przycisków jest odrobinę bardziej fizyczne. Przy wybieraniu funkcji czujemy kliknięcie. Poza tym warto powiedzieć parę słów o fotelach. Są wygodne, ładne, sportowe i wiecie co w nich najbardziej kocham? Że nie znikają z tego samochodu po wyłączeniu zapłonu. Twój telefon komórkowy jest nadal w pojeździe. Dzięki, ale tego nie było w scenariuszu. Patrzcie, one wciąż tu są, w odróżnieniu od reszty samochodu, która zniknęła z ekranów po wyłączeniu zapłonu. A to nie koniec dobrych wieści, bo na ilość miejsca z przodu nikt tu narzekać nie będzie. Nawet dwumetrowiec. Nad głową miejsca nie brakuje. Również kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach elektrycznie. Fotele, jakie sobie dokupimy, takie mamy. A więc nawet w takiej dosyć podstawowej wersji mamy tu całkiem sporo rzeczy do wyregulowania. Również punkt mocowania pasa bezpieczeństwa jest regulowany, więc na dobrą sprawę dostosujemy tutaj samochód do każdego wzrostu. Mnie jednak bardziej interesuje, co się wydarzyło z tyłu. A z tyłu potężna niespodzianka. O bezramkowych drzwiach już wspomniałem, wiadomo, natomiast porównując ilość miejsca w Q8 z tym, co pamiętam z Q7, to w Q8
8, jest więcej miejsca. To jest troszkę mniejszy samochód, ale miejsce jest naprawdę więcej. Tutaj na kolana. Nad głową również zostaje mi tutaj jeszcze ze 3 palce wolnej przestrzeni i to jest to co najmniej 2 albo co najmniej 1 więcej niż na miejscu kierowcy. Oczywiście siedzę dosyć nisko, oczywiście kolana mam relatywnie wysoko, ale przestrzeni tutaj, nawet dla dwumetrowca, za dwumetrowcem, w Q8, która jest przecież samochodem, który ma przede wszystkim wyglądać, a dopiero później dawać przestrzeń z tyłu, tutaj jest naprawdę z miejscem dobrze. Jestem pod wrażeniem. Do tego komfortowe dodatki, nawiewy słupku B, nawiewy na środku, oczywiście dwustrefowa klimatyzacja, takie różne tam schoweczki, kieszenie, przestrzeń na nogi. Tutaj możemy spokojnie sobie zatańczyć. No, żyć, nie umierać. Przesiadam się teraz na drugą stronę. Ten tunel, on jest bardzo szeroki, ale nie jest zbyt wysoki, więc szczerze mówiąc nie będzie aż tak bardzo uciążliwy. Tu mamy zagłówek, tu mamy miejsce na kubeczki. Tu mamy, popatrzcie, mocowania ISOFIX. Tu mamy najniższą, najwyższą opcję ustawienia zagłówków. Mamy też 2 osobne światełka, dzięki którym możemy czytać w nocy. Mamy też całkiem spore okno dachowe, ale krótsze niż chyba w Q7, dlatego że prawdopodobnie poszło o sztywność nadwozia. Pamiętajcie, tu mamy bezramkowe drzwi, więc no, projektanci nie zaryzykowali szyby panoramicznej na cały dach. Tak czy inaczej, miejsca tu nie brakuje, komfortu tu nie brakuje, gadżetów tu nie brakuje, miejsca do ładowania telefonów również. Elektrycznie podnoszona klapa jest tu standardem, natomiast za otwieranie bagażnika przy pomocy ruchu nogi już trzeba dopłacić, podobnie za elektrycznie przesuwaną roletę. W środku znajdziemy 605 litrów pojemności i nie jest to jakoś ekstremalnie dużo, biorąc pod uwagę, że Q7 oferuje aż 890, a więc różnica no prawie 300 litrów. Oczywiście możemy złożyć oparcia tylnej kanapy i to nam znacznie powiększy przestrzeń. Tutaj mogę przykładowo złożyć jeden z foteli i wtedy możemy uzyskać nawet 1755. Możemy też regulować to w nieco mniejszym zakresie, po prostu przesuwając całą kanapę do przodu. Więc wciąż mamy miejsca do siedzenia, ale już mamy więcej przestrzeni, więc żonglując tymi wszystkimi parametrami możemy tym samochodem mimo wszystko, jak na SUV-a udającego coupé, przewieźć całkiem sporo, a pomagać w tym będą takie oto ułatwienia, które sprawiają, że organizacja tych drobnych rzeczy w bagażniku będzie prostsza. Mamy tu jeszcze przyciski do sterowania wysokością z progu załadunku, jak również haczyk, który jednak wisi tak nisko nad podłogą bagażnika, że prawdopodobnie będzie kompletnie bezużytecznym. Q8 teraz możemy dostać tylko z jednym silnikiem oznaczonym 50 TDI, a więc V6 TDI, 3 litry pojemności i 286 koni mechanicznych. W standardzie mamy 8-biegowego Tiptronika, w standardzie również napęd na 4 koła, który rozdziela moment obrotowy w stosunku 40 do 60. Natomiast w razie uślizgu jednej z osi jest w stanie przekazać nawet 70% naprzód albo nawet 85% na tył. Z tym silnikiem i z tym napędem samochód jest w stanie przyspieszyć do setki w 6,3 sekundy i pędzić z maksymalną prędkością 245 km na godzinę. Ten samochód, podobnie jak inne nowe modele Audi, to tak zwany mild hybrid, czyli samochód, który w trybie efficiency jest w stanie co jakiś czas ten silnik wyłączyć. Ma tu 48-woltową instalację elektryczną i dzięki tym wszystkim zabiegom ten samochód zużywa około 7 litrów w mieście i teraz uwaga, w trasie niewiele mniej, około litr mniej, a więc niewiele powyżej 6. Średnie zużycie paliwa, więc jest w okolicach niecałych 7 litrów i oczywiście dla Was sprawdziliśmy zarówno realne spalanie, jak i realne przyspieszenie. Linki do tego znajdziecie w opisie do tego filmu. Na koniec powiem tylko o potężnym zbiorniku paliwa 85 litrów, który pozwoli, jadąc spokojnie, tym samochodem na paliwie zatankowanym na przykład w Warszawie dojechać nawet do Wenecji. Pierwsza rzecz, której się spodziewałem po tym samochodzie, że będzie mi się chciało z niego prędzej wysiąść niż do niego wsiąść. Dlaczego? Dlatego, że Q8 przyszła na świat po to, aby konkurować
z X6 na przykład. A X6 to jest samochód, o którym mam wyrobioną opinię, to jest samochód, który fajnie wygląda, który stworzył cały segment, ale który tak bezwzględnie i bezwstydnie dąży do tego, aby być samochodem sportowym, że zapomina przy tym o podstawowych potrzebach istnień ludzkich, czyli na przykład no, takich zaliczam jazdy samochodami, które mają zawieszenie. X6 zawieszenia nie ma, bo X6 ma całą uwagę skupioną na tym, aby pokazać, jaka to ona jest sportowa i jaka to ona jest świetna w zakrętach morza, ale przez większość czasu jadę jednak na wprost i przez większość czasu w X6 odczuwam, że ten samochód niestety nie dostał w fabryce zawieszenia. I wsiadając do Q8, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się niczego innego, a szczególnie, że wsiadałem do auta, które ma 22-calowe koła. Stwierdziłem szybko odbębnić test, umówić się do lekarza, który sprawdzi, czy mój kręgosłup wciąż jest w jednym kawałku. W sumie kręgosłup nie powinien być w jednym kawałku, ale tak się mówi. I wrócić do życia, oddając samochód dalej w redakcji komuś, kto się tym już dalej zajmie. Ja tym autem nie będę jeździł. No i muszę Wam przyznać, no teraz jadę średnio dobrą drogą, ale jadę w trybie komfortowym i ja muszę powiedzieć, że ten samochód w trybie komfortowym prowadzi się, wiadomo, w X6 nie ma pneumatyki, tu jest. Ten samochód z pneumatyką na 22-calowych kołach w trybie komfortowym prowadzi się tak, jakby to była stateczna, spokojna, komfortowa, rodzinna Q7. W trybie dynamicznym ten samochód zaczyna udawać dynamikę. I tak oto układ kierowniczy, który w tym samochodzie jest kompletnie pusty i ja, szczerze mówiąc, poznaję to, jak czy dobrze skręciłem po tym, gdzie samochód zaczyna jechać, a nie po tym, co czuję na kierownicy i jestem w stanie z tym żyć w trybie komfortowym, bo tak właśnie chcę, komfortowo i bez żadnego skupiania się na szczegółach prowadzić ten samochód i myśleć o czymś innym. Natomiast w trybie dynamicznym oczekuję, że ten samochód będzie ze mną rozmawiał, tak? Między innymi odczytam coś tam z kierownicy, a tu kierownica stała się nieco cięższa, ale żeby coś z niej odczytać, a w życiu kompletnie nic. W związku z tym tryb dynamiczny jest trochę dla mnie rozczarowaniem, jeśli chodzi o układ kierowniczy. No, jest to zbyt elektryczne, zbyt sztuczne, zbyt nijakie. Nieważne, czy w trybie sportowym, czy w trybie komfortowym, w tym momencie czujemy potrzebę na przykład wykonania jakiegoś ostrego manewru. I nagle spod tego wizerunku samochodu, który sobie płynnie, leniwie i komfortowo i bez czucia kierownicy płynie do przodu, wyłania się coś, co mówię, hej, ja tak naprawdę to chciałem być Urusem, ja tak naprawdę to chciałem być Cayennem. Bo ten samochód w takich właśnie sytuacjach, kiedy musimy z nim zrobić coś naprawdę ostrego, nagle okazuje się, że całe to zawieszenie potrafi tak zagrać, że ten samochód z trybu uśpionego budzi się momentalnie w trybie sportowym. Ale z drugiej strony, jeśli pojedziemy takim szybkim łukiem i za bardzo będziemy dokręcać kierownicę, to poczujemy, że zaczynamy odpływać, że mamy tutaj jednak całkiem sporą nadsterowność i że z tą nadsterownością elektronika jest gotowa walczyć. Włącza się dosyć wcześnie i prawdopodobnie wie, że to niedługo nastąpi, więc trzeba jednak pamiętać, masa, prześwit, to wszystko działa na niekorzyść przy manewrach przy wyższej prędkości. O tym po prostu trzeba pamiętać. Można jeszcze dodać dosłownie parę słów na temat silnika, no bo okej, w A6 niedawno testowanej jest ten sam silnik, A6 daje radę, ten samochód jest cięższy i ten silnik wciąż daje radę. Tutaj mam wrażenie, że względy zużycia paliwa i emisji już tak bardzo wzięły górę, że on naprawdę na wszelkie sposoby, i to działa, zmusza mnie do tego, abym nie naciskał za mocno gazu. Jeśli teraz jadę na przykład 40 na godzinę i wciskam gaz, 42, 43, 50 dopiero się zrobiło. Ile sekund? 2 sekundy minęły? Niewiele się dzieje przez pierwszą sekundę co najmniej. I to nie jest coś, co pasuje mi do tej mocy, do tego momentu obrotowego, do tych wszystkich
8 szybkich biegów i fantastycznego napędu. Po prostu samochód jest tak zestrojony, aby zniechęcał do zbyt szaleńczej, ostrej jazdy. Płynnie. I wtedy nie czujemy tego, to nie jest turbodziura, to jest jakaś ekodziura. Powoli, płynnie. I wiecie co? Ja tak zacząłem jeździć, żeby się nie denerwować tą dziurą. Czyli jak chcę przyspieszyć, to po prostu powoli naciskam gaz, on tam sobie redukuje, wkręca się i płynnie zaczyna przyspieszać. Okej, bez stresu, bez nerwów. Szkoda swoją drogą. Audi Q8 w bazowej wersji kosztuje aż 369 tysięcy złotych. To jest 90 tysięcy złotych więcej niż Q7. Można by powiedzieć, że w aucie tej klasy całkiem sporo wyposażenia będzie już w standardzie, szczególnie przy takiej cenie. Błąd. O nielakierowanych zderzakach już mówiłem. W standardzie nie znajdziemy też reflektorów HD LED Matrix, za które trzeba zapłacić 8600 zł. Bez dopłaty są po prostu LEDowe. Oprócz standardowych foteli mamy do wyboru jeszcze trzy inne kombinacje. Komfortowe, sportowe i S-Sport. Ceny na poziomie kilkunastu tysięcy złotych, chociaż sportowe wchodzą w skład pakietu S-Line za 44 500 zł. W tym pakiecie dostaniemy 21-calowe koła, pneumatyczne zawieszenie i tapicerkę z Alcantary. Ale żeby jeszcze zderzaki były z pakietu S-Line, trzeba do tego dodać kolejne 10 890 zł. Ceny niektórych opcji wyposażenia są więc dosyć rozsądne, ale nie zmienia to faktu, że z tych podstawowych 369 tysięcy szybko zrobi się pół miliona. Według wyliczeń CarSmile ten samochód można mieć w abonamencie już od 3579 zł netto. Do tego należy doliczyć 85 groszy za kilometr. Wyliczenie to bazuje na 10% wkładzie własnym. W cenie zawarte jest serwisowanie samochodu, drugi komplet opon na sezon zimowy oraz przede wszystkim pełen komplet ubezpieczeń. Jeżeli jesteście zainteresowani ofertą najmu lub leasingu, warto sprawdzić, ile będzie kosztować Wasza konfiguracja w CarSmile. A wracając do tej podstawowej ceny, X6 jest o 15 tysięcy złotych tańsze, GLE Coupé o 30 tysięcy złotych tańsze i mają w podstawowej wersji lakierowane zderzaki. Nawet Porsche Cayenne jest tańsze o kilka tysięcy. Audi chyba chciało Q7 przypominać Urusa nie tylko z wyglądu. Bezsensowny segment niby dwudrzwiowych, niby terenówek ma nowego gracza. Czy ktoś na niego czekał? Ja na pewno tak. Może bardziej jako wyznacznik dla przyszłej linii wszystkich modeli Q w gamie Audi niż na wielkie Q8, który przyjdzie i pozamiata. Ale jednak samochód ten przyszedł i choć śmieje się z żartu po 10 latach, to jednak opowiada ten żart z pewnymi istotnymi poprawkami. Zwróćcie uwagę, że spośród samochodów typu X6 czy GLE Coupé ten samochód jest najmniej coupé. Oferuje wręcz absurdalnie dużo miejsca na tylnej kanapie. Pomimo, że ten dach nie jest tak mocno ścięty, mam wrażenie, że na drodze wyróżnia się bardziej niż X6, GLE Coupé czy nawet Cayenne. A chyba o to właśnie w tych samochodach chodzi. Także może i śmieje się z żartu po 10 latach, ale można by też powiedzieć, że śmieje się z tego żartu ostatnio. Pierwsze zdjęcie tego samochodu umieszczone na Facebooku pokazały, że bardzo wiele osób, zobaczywszy ten samochód po raz pierwszy, powiedziało o Q8. A potem w zależności od komentującego, to było, że samochód jest taki, albo też taki. I chciałbym, żeby pod tym filmem były nie tylko komentarze, że lubię albo nie lubię, ale też komentarze dlaczego, bo to jest bardzo interesujący samochód. Niby się spóźnił 10 lat, ale przyszedł z bagażem doświadczeń innych producentów, właśnie 10-letnim i moim zdaniem całkiem sporo wniósł, ale z drugiej strony właśnie spóźnił się trochę. Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać proszę w komentarzach i pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o zaznaczeniu tego dzwoneczka, który tam daje wszelkie powiadomienie. Wiedziałem, że inni youtuberzy o to proszą, więc zrobię i ja, a jeszcze lajki. Wszystko włączajcie, klikajcie. Będzie dobrze, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!